pan wielokrotnie właściwie dezawuował niektóre płyty, niektóre informacje, które były podawane, które były nieprawdziwe. Dlatego jak tutaj pozwoliłem sobie na taką uwagę, że jak mam pewien problem, to nie wrzucam w Google, tylko dzwonię do niego, bo wiem, że informacja od niego będzie prawdziwa, niezależnie czy to jest to informacja lat 50., 60. Tak. Ja nie wiem, jak to się robi, że on ma po prostu tak fantastyczną pamięć i tak fantastyczną wiedzę. W 51 roku. Tym niemniej od tego czasu nie wiem, czy graliśmy to kiedykolwiek później. Także można powiedzieć, po części są premierowe. Następny utworek to będzie standard i melodyjka. No, z bardzo dawnych czasów, którą na pewno każdy z Państwa zna. W wielu wypadkach no to były sytuacje, to już pomijam w tym momencie książki, ale płytowe wydania. Płytowe wydania, które roją się od błędów. Wystarczyło zadzwonić i spytać. I nie musiałbym ja występować jako Bernd Rosengren, a Rosengren jako ja, bo tak się również zdarzyło. To w jazzie jest, że te miejsce na solówki ma każdy instrumentalista w jakiejś kolejności, w ramach jakiejś formy utworu. Na repertuar składały się utwory i Ptaszyna Wróblewskiego kompozycje, ale też aranżacje, z tym, że zawsze Ptaszyn podchodzi do tych aranżacji standardów w jakiś indywidualny sposób, żeby dodać jakąś nutkę swojego stylu, swojej osobowości. Spełniają się moje marzenia. Kiedyś wychowywałem się na trzech kwadracach jazzu, na muzyce Ptaszyna, także to w ogóle jest wielkie wyróżnienie, że mogę sobie czasem z nim zagrać koncert.